bo tak to on nie przyjdzie. Nie... On jest typem samotnika, on po prostu on nie chodzi w kupce, on się nie integruje z żadną osobą bezdomną, on jest po prostu... Zbliża się okres zimowy i straszą takimi mrozami naprawdę dużymi. To minus 20 parę stopni i to tak na przełomie roku ma tutaj zaatakować. Ma trwać do 7 tygodni. W związku z czym no, istnieje zagrożenie. Jak będzie naprawdę źle, to mogę powiedzieć. Noclegownia jest. Do noclegowni można przyjść na noc. Teraz przestałem pić w ogóle. Nie pije. Nie pije pan? To tym bardziej, to tym bardziej. Będzie pan miał zapewniony gorący posiłek oraz gorący napój, dostęp do prysznica, można sobie rzeczy tam przeprać, przesuszyć. Ty i tak teraz pójdę, bo muszę zrobić plany takie. No. To przyjdź i zostać już na tą zimę. Nic nie szkodzi na coś. Nie boimy jakby tego, co to... My wiemy, ale mimo wszystko... Nie, tam. Dobra. Jesteśmy pod wiaduktem w mieście w Mielcu, gdzie wcześniej było miejsce, gdzie skupisko osób bezdomnych. Tutaj oni przebywali, mieli tutaj materace i wszystkie niezbędne im rzeczy. To zostało usunięte. Osoby bezdomne trafiły w większości do schroniska dla osób bezdomnych w Mielcu na ulicy Sandomierskiej 19. Jest to taki nasz szczęściowy sukces, mój i wszystkich służb pomocowych, straży miejskiej, policji. W tym miejscu składam serdecznie podziękowanie za współpracę, a też zwracam się z apelem do mieszkańców miasta Mielca, aby nie byli obojętni na los osób bezdomnych i potrzebujących, szczególnie w okresie zimowym, kiedy no, jest zagrożenie wyziębienia i utratą zdrowia i życia. W związku z czym proszę o kontakt z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Mielcu na Łukasiewicza 1C oraz ze służbami pomocowymi, z policją, ze strażą miejską. Mamy okres jesienno-zimowy, gdzie szczególnie nasza uwaga jest ukierunkowana właśnie w kierunku przeciwdziałania bezdomności, a przede wszystkim monitorowania miejsc, gdzie mogą potencjalnie znajdować się osoby nieposiadające stałego miejsca zamieszkania czy zameldowania. Takich miejsc na terenie miasta mamy co najmniej kilkanaście i podobnie jak wzorem lat ubiegłych, jak i poprzedniego okresu, praktycznie to monitorowanie tych miejsc należy do zadań stałych Straży Miejskiej. No dzisiaj udało nam się spotkać jedną taką osobę, jednakże mamy świadomość, że wraz ze spadkiem temperatury takich osób może w tych miejscach przybyć więcej. Na stałe Straż Miejska współpracuje w realizacji tego zadania zarówno z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, jak również jesteśmy w stałym kontakcie i realizujemy wspólne zadania wraz z policją w ramach wspólnych naszych patroli. Celem tego monitorowania, celem tego objazdu, celem po prostu obserwowania czy lokalizowania tych miejsc jest po pierwsze identyfikowanie tych osób, po drugie przekazywanie odpowiednich informacji do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej celem po prostu udzielania im stosownej pomocy, a w przypadku, kiedy faktycznie sytuacja by wymaga natychmiastowej reakcji, przewożenie takich osób do placówek, które zajmują się doraźną czy bieżącą opieką takich osób. Mam tu na myśli schronisko brata Alberta przy ulicy Sandomierskiej, czy inne punkty, czy noclegownie, które na terenie naszego miasta się znajdują lub będzie się po prostu nawet taki lokal, taki punkt otwierał przy ulicy Sandomierskiej. Ja nie ukrywam tutaj, że te działania nasze bardzo dobrze są, przynajmniej w moim odczuciu, odbierane przez naszą mielecką społeczność, u której mamy, nie ukrywam, dużą satysfakcję, mamy duże wsparcie poprzez sygnały, przekazywanie informacji telefonicznych, nawet i bezpośrednio mieszkańcy zgłaszają się do nas z uwagami o osobach, które gdzieś tam po prostu w pewnych momentach pojawiają się celem podjęcia stosownych działań, przyglądnięcia się, czy udzielić im pomocy, czy wskazać nawet kierunek, gdzie mogą się udać, żeby taką pomoc w zakresie czy przebywania w ciepłym miejscu, jedzenia, czy odzieży uzyskać.